Uciekaj z wieżą. Wieżą. Bartolomeo. Zobowiązał się pan grać z tym tylko, kogo ja wskażę. Wszystko przygotowane? Tak jest, sir. Chodź, pokażę ci pokój, w którym będziesz mieszkał. Po co ten wysoki mur wokół ogrodu? Mówimy, że nasz dom jest naszym zamkiem. Trudno sobie wyobrazić zamek bez barwnych murów. Niech i tak będzie. Pokój jest ładny. Cieszy mnie, że ci się podoba. Dziwna klawiatura w tym fortepianie. A, bo to jest dziwny fortepian. Umie trochę grać na tym instrumencie. Nie wątpię. Będziesz na nim grał w szach. W szachie? Te cyfry to nie abstrakcyjne ozdoby. Proszę, wykonaj ruch koniem. W jaki sposób? Normalnie. Każdy przejść w górze na przeznaczone dla niej pole. Spójrz. Proste, prawda? Wie pan? Co ciekawe. Popróbuj sobie w wolnych chwilach. Masz tu także normalną szachownicę, bibliotekę fachową i muzeum. Ale to słynny Beniszak Syrakus, a to Arturo Copacabana, a to Vincent Podestierna. Widzę, że znasz swoich wielkich poprzedników. To pięknie. Wielu z nich było moimi gośćmi. W dowód przyjaźni zezwolili łaskawie na sporządzenie tych odlewów. Chciałbym cię wyprosić o taką pamiątkę. Ja wśród nich? Sekundę, teraz jeszcze tylko troszkę przykrości. Tak. O, i gotowe. No, wspaniale. A wie pan, że jak na południowca wykazał pan niesłychaną cierpliwość? Ach, ta głowa. Te brwi. Tu oczy jak węgle. Drogi Meg, widzi już swoje dzieło w ostatecznym kształcie. Skończył pan już swoją pracę, mistrzu? Tak jest, no właściwie dopiero zacząłem. Cieszę dokończyć dzieła, ser. Żegnam. Zawsze do usług. A teraz należy nam się trochę alkoholu. To jednak nie było zbyt przyjemne. Za to, Margu. Wszyscy moi goście warto sobie chwalić ten czołek. Miło mi powitać państwa na dzisiejszym seansie. Rozumiem doskonale, że wielu z moich gości, miłośników pięknej gry w szachy, sądzić będzie, że ulega złudzeniu. Że fenomen, którego będą oglądać, nie da się pogodzić ze zdrowym rozsądkiem. Rzecz jest jednak do sprawdzenia. Proszę tylko ze swego grona wybrać ekspertów. A oto mój wynalazek. Genialny szachista Bartolomeo.
Przepraszam, sir, zanim rozpoczniecie gram, mój pan zapytuje mi niegodnymi ustami, czy Bartolomeo mógłby rozegrać partię z naszym niezrównanym szachistą Muhammed Ben Yusufem. Mego pana nie interesują koszta. Ależ oczywiście. Wielki to dla mnie zaszczyt. Ale czy wolno wiedzieć, co spotka Muhammeda, jeżeli przegra? No, czy masz taki prezent od mego pana? Będzie to jedwabna przeciąga. Coś prozaicznie sklecionej winki. A więc do dzieła, dżentelmeni. Zaczynamy. Miejsc wolnych nie ma. Karty wstępu zostały wysprzedane na cały miesiąc. Przyjechałem specjalnie. Pan zapewne pomylił adres, sir. To nie jest wesołe miasteczko z jarmarczną budą. Ależ ja mam polecający bilet. Proszę dostawić, otrzyma pan odpowiedź. Pan się ponownie pomylił, sir. Odgaduję, że jest pan z kontynentu. Do widzenia, sir. A to bezczelność! Niedowiary. Gęciu, ale sir Johnem nie wygląda. Jestem tego taki pewien. Czy jeszcze ktoś z dżentelmenów pragnie spróbować swoich sił? Mój pan pragnie zapytać, czy Bartolomeo nie jest do sprzedania. Niestety nie. Jestem do niego ogromnie przywiązany. A i on polubił mnie także. Mój pan pozwoli sobie powrócić do tej kwestii i zapowiada na jutro swoją ponowną wizytę. Oczekujemy. Proszę przynieść płaszcz, rękawiczki i kapelusz. Chcę wyjść do miasta. Tej prośby nie mogę spełnić. Tej jednej właśnie. A, więc jestem więźniem. Nareszcie powiedzieliście mi o tym wprost. Możesz mi powiedzieć, dlaczego mnie uwięziliście? Proszę o to zapytać pana. A czy wiesz, że to jest bezprawnie? I możesz pójść pod sąd jako wspólnik. Wykonuję polecenia. Za to mi płacą. A jeśli chodzi o sądy... Sądu nie będzie. Jak mam to rozumieć? Ja panu wygodniej. Czy poza tym ma pan jeszcze jakieś życzenia? Abyś tu szedł do diabła.